O, dzisiaj będziemy ratować dongla USB. Znaczy już ratujemy. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Słuchajcie, tutaj mamy... szkoda, nie szkoda, no. 6 dyszek, czy tam 7. Tu mamy już wyjęty jednego RTL-a, wybrałem. RTL-a. Z tego dongla, słuchajcie. A tutaj mam też wybranego dongla, w którym był uszkodzony kwarc. No i teraz tak, tego sobie włóżmy, żeby nam się nie pomylił, bo nie wykrywał sterowników. Czekajcie, nie wiem, czy to słychać było, czy nie. Nie wykrywał sterowników, a tutaj po prostu jest na tej zasadzie, że ten drugi, co był uszkodzony kwarcu. Zobaczymy, próbujemy go zaraz sobie podstawić. Tu już troszeczkę to, że to tak wygląda, bo to jest flux, nie? Właśnie, musimy sobie to trochę wypoziomować, żeby tutaj nic nie zjechało. Oczyszczone już są te piny. Jeszcze tutaj sobie patrzę właśnie przez ten mikroskop. Można byłoby to jeszcze zbliżyć bliżej. No, tutaj jest nierówno nałożona. Nierówno cyna jest nałożona. Zaraz jeszcze spróbujemy go troszeczkę tutaj podczyścić. Musimy tak wziąć sobie tego fluxa. O, przykleić go tutaj najpierw. Kapkę. I spróbujemy teraz te nóżki wszystkie pocynować. Tylko tak, jeszcze trzecia ręka by mi się przydała tutaj. To co, słuchajcie, dobry flux. O, już to z tej strony. No dobra. Wszystko pływa pięknie, ładnie we fluxie. Teraz tak, nie wiem, czy przegrzać to hotem, czy po prostu przyłapiemy to najpierw, spróbujemy to najpierw wkleić na tego fluxa. Jedynka ma być tutaj obok tego stabilizatora. Tutaj jest stabilizator. Tu jest jedynka, bo nawet jest dziurka na radiatorku, nie? Z tej strony tutaj też widzę, że jest coś jeszcze tego boli. Trzeba wziąć i odeszczać cynę tasiemką jakąś, nawet taką. Przecież trochę wróci ten... sprawa, ale chyba zeszła. Nie, nie zeszła. Fluxem nie ma co go żałować, słuchajcie, fluxa. Zeszło. Zeszło. Może będziemy go sobie grzać. Nie mam takiej malutkiej tasiemki, mam tylko kawałek drucików. Takiej drobnej tasiemki nie przewidziałem, że będę się bawił coś takiego, no ale tutaj jeszcze.
jeszcze jest ten kondensator, ale on jest wlutowany dobrze. Dobra, niech sobie będzie. Co mam tutaj jeszcze boli? Jest ok, tylko w kamerze tak widać, a czemu? A, bo to masa jest, dobra. Tu jeszcze jest ból. Po prostu nie chcę, żeby było za bogato tej ceny tutaj pod spodem. Troszeczkę nałóżmy teraz na te piny. Słuchajcie, musimy nałożyć, wyrównać te wszystkie piny. Trochę cyny, no. Niestety, to jest taki wynalazek, że bez cyny to się nie obejdzie. Poczekajcie, mam to. Ja muszę się troszeczkę ze wszystkim przesunąć za bogato. Jakby to wam powiedzieć, tutaj jest naprawdę, kurczę, na milimetrze jest 3 ścieżki, 4 na milimetrze. 4 są na milimetrze. Fluxa. Są dwa uda, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to nie ma się co denerwować, po prostu ja jestem teraz chory, przeziębiony i nie tylko, bo oby tylko. O, zeszło fajnie. I z braku, że tak powiem, zajęcia znalazłem tu parę tych dągli swoich, że tak powiem, uszkodzonych. I to samo musimy zrobić tutaj. Mówię, zobaczę, no, się pogrzebie. Pocenowałem gniazdo od USB, ale to nic, to gniazdo się odeście, jak już będzie wszystko umyte pięknie, ładnie. Dobra, to będziemy się tego, nie ma sensu się bawić, tutaj za bogato, tylko bardzo, jak wyjdzie, to wyjdzie. Ja wiem, że maszynka CNC by to wstawiła momentalnie i by nie było żadnego problemu, gdzie tu jest teraz jedynka na... Nie wiem, czy to mieć jeszcze raz fluxem. Ość, jest jedynka, dobra. Ja, cały układ, słuchajcie. 4 na 4 mm. Wstawić. No nie. Dobra. Mam cię, gadzie. Teraz tak. Wstawię sobie jedynkę.
słyszycie, za dużo jest ceny pod spodem. Nic, nie będziemy tu działać. Słuchajcie, tu jest właśnie specjalnie otworek zrobiony, żeby ta cena przy przygrzewaniu miała ujście gdzieś, ale my to sobie odeściemy. Troszeczkę trzeba poczekać na rozbudownicę. Bo jest za bogato, słuchajcie. Na scalaku? Nie, nie na scalaku. Okej, niech se leży. O Jezu. Krótki film, słuchajcie, w czasie rzeczywistym. Ogólnie to tak, rozgrzewany hota, bo już trzeba go włączyć, będzie szumieć. Rozgrzewa chocik. Mam nadzieję, że mnie słychać jeszcze. O, no dobra. Rozgrzewa chocik, rozlutownica się rozgrzewa, bo jeszcze muszę odescać. Jednak trzeba pociągnąć tu sporo. O tutaj z tego radiatora trzeba ściągnąć cynę. A to można byłoby to zrobić tą siateczką, żeby miał cieniutko siateczkę, ale nie mam. Także spróbuję to zrobić jakoś tak. Druciarstwo, o, że tak powiem. Tak, wiecie, na pałę. Chciałbym zobaczyć, czy mi ręce przy okazji się trzęsą, czy nie. Pokazałbym wam, ale nie mam tutaj przy sobie drugiej kamery w domu, bym pokazał wam te, jak powiem, fachowiec sprawdzę, czy chod już jest gorący. Ale nie będę wam tego pokazywał, w następnych odcinkach się dowiecie. Także jeszcze nie teraz. Na razie się grzeje. Niech sobie się grzeje, bo ja tu muszę podziałać z rozlutownicą. Zabrać. O. Słuchajcie, bez tych otworków ta cyna, która jest na układzie scalony w tej chwili, nie miałaby ujścia, a te otworki muszą być. Teraz robimy tak. Znowu flux. Wypoziomujemy, żeby nie odpłynął sobie sam. O. Przez otworki wyleciał. Rozpłynął, dobra. I teraz tak. Scalaczek. Bez niczego nie podchodź. Bez... O, jest tutaj klej. Jeden z tej strony. O, teraz on nie pływa.
może trochę niedobrze, ale... Dobra. Ja widzę, że jest równo. Czyżby mi się udało postawić go? Może się udało, słuchajcie. Czy nie udało? Trzeba jeszcze troszeczkę poprawić. Cenę, wiecie? Najlepiej to by było go ustawić, jakby było wszystko rozgrzane to na podgrzewaczu, o, to by szło to ustawić. Wtedy on tak fajnie sobie by pływał, nie? No dobra, ale jeszcze zobaczymy, może... Jest ustawiony. Już nie ruszamy nic. Zmniejszamy. Temperatura jest. Sprawdzimy, czy temperatura jest. Zmniejszamy ciśnienie hota, żeby go już teraz nie przesunąć. Musimy odsunąć kamerkę, bo przygrzejemy ją po prostu. Nie chciałbym zepsuć kamerki, nie? No i słuchajcie, pierwsze grzanie 275 stopni. O dupa, panie Jaś, pojechało na tym. Ojojojojoj, jeszcze raz. Słuchajcie, jeszcze raz odstawiamy kota. CNC by to lepiej zrobiło, słuchajcie, ale jakby to wam powiedzieć, jeśli komuś się nie podoba, to słuchajcie, to jest Tesco. Z takim dużym parkingiem na pewno trafi do Tesco. Niech wejdzie sobie tam do środka, poszuka działu z warzywami. Ja jak już zajdzie tu na ten dział z tymi warzywami, to niech położy głowę na wagę i naciśnie nalepkę burak. Sobie z braku zajęcia spróbuję zaoszczędzić 65 zł.
Przytrzymam. O, przytrzymam, myślisz? Dupa, kurczę, no. Ale to nic. Za blisko to złapałem. Trzeba długi. No dobra. Ja się tym bolczykiem przytrzymam. I rozgrzewamy. O, kolega za bogato idzie. Trzeba zmniejszyć. I zwiększyć. O, teraz fajnie tutaj wybuchało mi fluxa i widzę, gdzie on leży ten strzałek. Czy leży dobrze? Leży dobrze. Już go, słuchajcie, przyłapało z tej strony, więc możemy grzać, tylko jeszcze fluxa dodamy. Wszystko robione jest pod wodą i grzejemy. Słuchajcie, są. Z tej strony trochę mało wrócenie nałożone. O, właśnie z tej tutaj. Teraz, zanim to w ogóle podłączymy, to musimy to wszystko umyć. O kurde, chłodzenie. Przestaliśmy sobie tutaj, no, że tak powiem, modlić. Zobaczmy, czy w ogóle, czy on się trzyma. Się
kleju. Musimy wziąć teraz tak benzynę, chociażby. Gdzie są moje spraje? I tak. I jemy. Nie żałować. Teraz tak. Kawałek. Szmatki. Ręcznika. I ściągamy na wymiar, jak widać. Jeszcze raz. Nie da się to wszystko wyskrobać. I znowu. Teraz sobie możemy wziąć śrubę albo czymś powiększyć i sprawdzić z tego, co już widzę właśnie w kamerce, to jedna nóżka chyba nie łączy. Musimy zobaczyć, jak on się tutaj ładnie wkleił. Tu się wkleiło, tu się wkleiło, a z tej strony... Teraz będziemy wiedzieć. Dobra. Teraz z drugiej strony. O. No, będzie to z tego. Z tej strony. Trochę się przesunął, ale słuchajcie, wszystkie łączą. Dobra, teraz jeszcze tylko odeszcie dziurki pod gniazdko USB i rzutować gniazdko USB. Zrutowałem te gniazdko USB, bo musiałem, ponieważ ono jest plastikowe i to zaraz by jego tutaj nie było przy tej temperaturze. Dobra, weźmy sobie tutaj troszeczkę je wyczyścić. Znaczy gniazdko, wtyczka USB zrutowana. Jeśli to nie zadziała, to jeszcze spróbujemy w ten sam sposób. Z drugiej strony jest pamięć. Z drugiej strony jest pamięć tego układu i tą pamięć jeszcze spróbujemy przełożyć z jednego do drugiego, nie? A jak już ta pamięć nie zadziała przy przełożeniu tej pamięci, to polecimy właśnie do Tesco i kupimy drugiego Not Only TV. Jest, że tak powiem, bardzo przydatne urządzenie, ale jest bardzo piekielnie awaryjne. Byle jakieś większe napięcie na wejście albo prąd stały, czy niby w sumie jest zabezpieczenie tutaj w tym miejscu przy wejściu, ale to żadne zabezpieczenie. Jakieś takie dziwne, nie wiem, przebicie. Ja już ich tych spaliłem, tych dongli może z 8. I w sumie nawet nie wiem od czego.
albo jakieś przepięcie na USB, najszybciej przepięcie na USB, albo coś z anteny przyszło niepożądanego. Dobra, weźmy rozlutownicę, dziurki zróbmy. Co? Nie chcesz? Zaraz zechcesz. Najgorsze właśnie jest to w tym, że bardzo małe, a cena jest, słuchajcie, bezołowiowa w tych kurde chinołach. I ciężko to jest, żeby nie przegrzać, ciężko jest to by... No. Rozlutować. Dobrze jest. Tylko teraz tak. Z jednej strony to gniazdko się działo. O, z tej strony umiliamy. Musimy umyć to. Miejmy nadzieję, że nie przedobrzyłem tym hotem. Układ przygrzany, dobrze. Z tej strony to właśnie to jest ta pamięć. Nic nie odpadło, całe szczęście. Dobrze. Teraz weźmy tę obudowę. Zobaczmy, w którą stronę się działo gniazdko, bo już nie pamiętam. Dawno to było, ale w tym drugim zaraz zobaczymy. Jeszcze tych dąbków jest parę. Zrobimy z dwóch jednego. No w jednym był kwart uszkodzony, w drugim sala. Może by nie wykrywało USB. Gdzie jest ta druga część obudowy? No. Czekajcie. Plus mamy, słuchajcie, tą. A plus USB jest z której strony, bo już nie pamiętam. Tak.
Teraz będziemy wiedzieć. Ripples. Moment. Ojejku. Tu włączyłem kamerę. Moment. Weźmiemy miernik, tylko sprawdzę. Zaraz wam puszczę dalej sygnała. Minus. Plus. Mamy plus, dobra. Plus mamy z tej strony. Plus mamy z tej strony. Mikroskop odłączyłem. Dobra. Okej. Mamy plusa z tej strony. O, tutaj mamy plusa. A tu mamy plusa tutaj. Poważnie? Wszystko jest git, słuchajcie, będzie dobrze. Może. Więc tak, słuchajcie, lutujemy. Najpierw przylepię sobie te gniazdeczko tutaj. Masy. O. Ale krzywo. Dobra, krzywo. Jeszcze ta strona. Możemy zrobić taki bajer, że... O. I z tej strony zlutować. Dobra. Ale cham, nie? Tak, ja wiem. No i dobra, teraz tak. Minus lutujemy tutaj. Jedna rzecz mnie zastanawia, czy tutaj był ten kondensator, czy nie. Weźmy sobie tego drugiego. Pusta, niczego nie ma, ale tutaj to niczego nie ma, kurczę, jeszcze jednego musimy wziąć i zobaczyć, do czego ten prawdopodobnie mógł być reset podciągnięty, ale do minusa, nie do plusa. Dobra. Dobra. I... Nie no. No do minusa, kurczę. Okej. No to teraz wystarczy tylko zobaczyć, czy cokolwiek to wykryje. Podłączmy sobie pod USB, weźmy sobie pulpit komputera. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Podpinamy pod USB i zobaczymy, co się dzieje. Nic. Nic nie mamy. Skok napięcia. Nic nie mamy.
możliwe. Musimy sprawdzić napięcia. Minus plus 3 volty po. Nie jest. Na kwarcu. Jest. No nic. Słuchajcie, nic nie ma. W takim razie idziemy po nowego dongla. Ale jeszcze zaraz zobaczymy, no. Może coś źle jeszcze jest, zrutowany. To jest ok, to jest ok. Jeszcze coś musimy widzieć właśnie przy tym falcu. Kurczę, co tu jest. To jest ok. Te gniazdko już nie łączy. Bo zero reakcji. Dobra. Pozdrawiam, słuchajcie. Wlutować wlutowałem. Zadziałać nie zadziałało. Ale to chyba wina kabla będzie. Znaczy tego gniazda. Bo coś mi tu jeszcze tak zawolniemy, zobaczymy. Coś mi tu się nie widzą. Te blachy, one mogą być brudne jak jakieś przytopione albo nierówne. Powinien chociażby piknąć, że ma błąd, nie? Jeśli coś by było unikało. No wszystkie rezystorki, kondensatorki siedzą tak jak mają siedzieć. Tutaj tylko ta cewka jakaś jest przesunięta, może ona? No albo ta pamięć. Albo tutaj ta cewka, o tam. No, napięcie. No właśnie, napięcie na końcu. Dobra, ja sobie podziałam. Się dowiecie. Ci, którzy oglądają ten kanał, to się dowiedzą po prostu. Co z tego wyszło, nie? Czy to ta cewka jeszcze? Czy ta pamięć uwalona o ta? Pozdrawiam.